Proszę Państwa, właściwie proszę Was, bo jesteście tak młodzi, że właściwie profesorowie chyba w liceach mówią do Was przez Ty. Nie, jeszcze nie pen Pan, ale co do takich wyrośnień, tych bardziej, to może per Pan. Dziwnie tak zacząć opowiadać o różnych rzeczach. Ja prowadzę 17 tematów badawczych w tej chwili. O jednym Wam opowiem, który został wybrany przez High Commission, tutaj dydaktyczną, rektorów, różnych inne ważne osoby. Chcę powiedzieć, że kiedyś też byłem w liceum, chociaż to ciężko sobie właściwie wyobrazić, w pierwszym liceum Nowodworskiego w Krakowie. Niestety nie dopuszczono mnie do matury, bo miałem 8,2 i profesor od matematyki powiedział, że nic dobrego ze mnie nie wyrośnie, a jak się dostanę na studia, to mu kaktus na ręce wyrośnie. Trochę się zaciąłem, potem poszedłem oglądać tego kaktusa, jakoś mu nie wyrosł. Bardzo się lubimy, mimo że mnie lagował jak mógł. I dostałem się na studia, no i jakoś tak zostałem profesorem w międzyczasie. Natomiast mój profesor, którego bardzo lubię i bardzo szanuję, jeszcze żyje, jest nadal magistrem, prawda? Tak to bywa. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że są studia łatwe i studia trudne. Po studiach łatwych nie ma pracy. Tak jak obserwuję nie tylko u nas na uczelni, ale w ogóle w Krakowie, jak ktoś chce tylko dostać papier, dostaje papier i nic więcej. Natomiast jak się trochę pomęczy na studiach i z siebie wykrzesze trochę energii, no to potem mu to procentuje. Ja mówię, że marne studia, marna żona, marny samochód, marne dzieci, rdzewiejący samochód, rozlatujące się mieszkanie. Dobre studia, dobra pensja, dobry samochód. No żona to różnie, nie? Dzieci też tak jakby. Małe dzieci nie dają spać, duże dzieci nie dają żyć, jak to się mówi. Proszę Państwa, cóż poza tym, nie ma ludzi starych i mądrych i młodych i głupich. Są ludzie, z tego co przez lata obserwacji, a przepuściłem prawie 10 tysięcy takich agentów jak Wy przez swoje ręce, na różnych kierunkach, na różnych uczelniach, trochę gdzie indziej uczyłem, albo ktoś jest mądry, albo głupi. Starość nie jest wykładnikiem mądrości, więc wśród Was na pewno są ludzie mądrzy. Jedną z cech ludzi mądrych jest słuchanie innych w miarę mądrych ludzi i omijanie przeszkód, żeby się nie pchać w pewne sprawy, tylko posłuchać, co mówią i tak nie robić. Bo można na własnej skórze wiele rzeczy wypróbować, ale to już są straty. Także bądźcie w tym wszystkim mądrzy. Każdy sobie urządza życie jak chce. Proszę Państwa, ja jestem z geologii, zajmuję się minerałami, 12,5 tysiąca minerałów, więc trochę tego towarzystwa jest. W minerałach też są specjalności różne. Specjalizujemy się w różnych, w diamentach, w kwarcach, w agatach. Są giełdy minerałów na AGH, może ktoś z Państwa był. Jak nie, to polecam. Ja się specjalizuję w takich kryształach, które są w człowieku. Bo wbrew pozorom w naszych organizmach kryształów jest dość sporo. One są bardzo ważne, dlatego że decydują o naszym życiu, o naszym zdrowiu, a w wielu wypadkach również i o śmierci. O te różne zawały i takie rzeczy, do których macie jeszcze dość dużo czasu, no to też, że tak powiem, jakoś z tym jest powiązane. Chcę Państwu powiedzieć o teorii, która powstała u nas na AGH, która w ogóle z techniczną uczelnią, wydaje się, nie ma żadnego związku. Teorii powstania życia na Ziemi. Tych teorii jest bardzo wiele. Jedna z nich, której jestem nieskromnym autorem, bo jestem bardzo zdolny. Bardzo zdolny. Chcę Państwu zaprezentować. Ta teoria mówi o tym, że gdzie to się cyka, żeby to się zmieniło? Tam? Tam? Nie wiem. By się zmienił obraz. Tu się cyka, tak w ogóle. Dobra.
Proszę Państwa, nauka nie musi być smutna i ponura, bo większość osób ma przekonanie, że naukowiec to przede wszystkim musi być chory, nie? Jak jest chory i taki biedny, to musi być mądry, taki dobry naukowiec, nie? A jak tak jeździ na nartach, gdzieś wyjeżdża za granicę, coś tego, to kombinator z kolei, nie? To nie, to on tam nie pracuje, tylko tak se coś załatwia. Nauka nie musi być smutna i ponura. Nauka może być miła i sympatyczna i wesoła. Proszę Państwa, cała sprawa, jeśli chodzi o tą teorię, którą mam za 5 minut Państwu opowiedzieć, sprowadza się do tego, że pewne struktury mineralne i pewne struktury biologiczne są do siebie bardzo podobne. A inny jest skład chemiczny związków organicznych, inny minerałów, ale jak się popatrzymy na takie obrazki jak tutaj czy tam, tam jest taki sam obrazek jak tu. To proszę Państwa, po lewej stronie mamy minerały, po prawej stronie mamy związki organiczne i to podobieństwo no, zmusza do zastanawiania nad tym, czy minerały ewentualnie nie odegrały jakiejś roli w powstaniu życia na Ziemi. Czy ich pewne cechy, a tych cech mają ogromne ilości, przy najróżniejszych, nie będę opowiadał, pójdźcie na geologię, to się dowiecie, czy one mogły przekazać pewne swoje cechy, minerały, związkom organicznym, zapoczątkowując coś, co z czasem stało się życiem i drogą ewolucji siedzi tutaj i słucha tego, co ja opowiadam. I to też, co mówi, to też, nie? Tak powstało. A sprawa jest interesująca i poważna, dlatego, bo poznanie przyczyn powstania życia na Ziemi wiąże się też z poznaniem zjawiska zakończenia się życia, prawda? Co się dzieje, cała dyskusja, życie po życiu, prawda? Ten srebrny tunel i różne inne rzeczy. Te rzeczy są ze sobą powiązane. Z badań, które robimy w naszej firmie, wynika, że jeden z minerałów jest mocno podejrzany, że mógł w tych sprawach trochę nabroić powstania życia. Mianowicie, to jest taki powszechny minerał, który nazywa się kwarc. Jest to minerał piezoelektryczny. To znaczy, jeżeli się w niego uderzy, na końcach kryształu powstaje prąd elektryczny, różnica potencjałów. Natomiast jak mu się przywali prądem, to on się zaczyna trząść. Znaczy wchodzi w wibrację, w rezonans. Na tej zasadzie działają rezonatory magnetyczne, na tej zasadzie działają rozgłośnie radiowe i telewizyjne, nadające na określonych częstotliwościach i tak dalej. Długa bajka. A więc spróbujmy coś takiego, żeby z kryształu kwarcu wypreparować płytki, które jak się podłączy do prądu, będą się trzepać, czyli będą drgały. A jeżeli na te płytki położymy aminokwasy, pierwsze związki, proste związki organiczne, to będziemy patrzeć, czy pod wpływem drgań tego minerału coś w tych związkach organicznych się nie zmienia. Bo proszę Państwa, pierwszymi przedstawicielami życia na Ziemi, czy początków życia, nie było ani wirusa, ani bakterie, tylko były zmodyfikowane aminokwasy, związki organiczne, które potem ewoluując przekształciły się w coś, co nazywamy życiem. A już te formy takie jak wirusy z błoną komórkową, z DNA i różnymi rzeczami, to już jest ho, to już jest dużo więcej. Kiedy to się zaczęło? Proszę Państwa, byłem na Uniwersytecie w Wisconsin, który jest jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie zajmujących się datowaniami skał. Robią to z cyrkonów, metodami izotopowymi, nie będę opowiadał, bo jak się poduczycie, to Wam opowiem. Rozpoznali najstarsze skały na Ziemi w południowo-zachodniej Australii, które datowane są, to już były skały porządne, na 4,5 miliarda lat, czyli powstały mniej więcej miliard lat od początku, kiedy Układ Słoneczny się uformował. To już były wtedy skały. To jest 4500 milionów lat temu. Ziemia jest nieprawdopodobnie stara, z czego wiele osób sobie nie zdaje sprawy. Ale wróćmy do tej zabawy.
Więc jeżeli zrobimy płytkę z kwarcu, położymy na tą płytkę aminokwasy, damy kopa temu kryształowi, niech on się trzęsie, a potem weźmiemy aminokwasy do badań, to zobaczymy, czy coś z tymi aminokwasami, z tymi prostymi związkami organicznymi się porobiło w kierunku życia, czy nie. Do tego została zbudowana aparatura, która tu jest rozrysowana w formie, jak mały krasnoludek wyobraża sobie aparaturę. Jest to płytka kwarcowa Q, naniesione aminokwasy AA, amino acids, plus rejestrator, plus generator drgań. Ta cała zabawa miała przypominać sytuację sprzed lat, kiedy na Ziemi jeszcze nas nie było i długo miało nas jeszcze nie być, natomiast powstawał już piasek, skały wietrzały, były burze, było morze i pioruny uderzały w skały po prostu i mogły wprowadzać ten minerał przez wyładowania elektryczne w drgania. Tu zostało coś takiego zrobionego w warunkach laboratoryjnych. No i skutki tej zabawy, no to normalnemu zjadaczowi chleba niewiele to powie. To są wykresy spektroskopii w podczerwieni. Na podstawie tego sprawdza się, jak tam te kulki w środku, czy one są bliżej siebie, czy dalej, czy się poprzesuwały, czy się poskręcały, różne typy wiązań. Okazuje się, że aminokwasy poddane takim eksperymentom, no, wykazują pewne modyfikacje, o których by dużo opowiadać. Musicie przyjąć to na wiarę w tej chwili. Jak będziecie studiować trochę, przyjdziecie do mnie na zajęcia, to będziemy się kłócić na tematy różne. Oprócz eksperymentów polegających na wykorzystaniu płytek kwarcowych i aminokwasów, robiliśmy też, została zrobiona taka mała aparatura z wyładowaniami elektrycznymi, czyli dająca pioruny, roztwory wodne aminokwasów. W te aminokwasy waliły takie domowe, że tak powiem, laboratoryjne pioruny. Do tego był dodawany kwarc właśnie. No i też w następnym stadium, tu jest pokazany cały ten schemat, też tak właściwie dosyć prosto, ale przekonywująco. Wyładowania elektryczne, które żeśmy otrzymywali z kwarcu piezoelektrycznego dzięki wzmacniaczom również wyglądają tak. To wszystko taka niby zabawa, ale to jest wyższa szkoła jazdy, proszę Państwa. No mnie tutaj organizatorzy straszli, mówią, przyjdzie 400 osób. Ja mówię, Jezus Maria. Ale jak byłem w Stanach i opowiadałem w San Diego o tym w języku zbliżonym do angielskiego, to mnie zaprosili, to było 15 300 osób. Na wykładzie, ja mówiłem to po angielsku, nie wszystko sam rozumiałem, ale bardzo dobrze mi poszło. A tutaj w ogóle nic nie widać i o to chodzi. Proszę Państwa, w każdym bądź razie jest taka tabelka, którą by normalny człowiek tą tabelką za psem by nie rzucił. Z niej wynika w sposób taki dość konkretny, że tego typu zabiegi, jak wpływ minerałów na związki, jest. To znaczy zmieniają się odległości międzyatomowe, zmieniają się sposoby wiązania, wiązań międzyatomowych i tam w strukturze aminokwasów dzieją się różne dziwne rzeczy. To jeszcze nie jest życie, ale to są pewne modyfikacje w kierunku życia. Nie udało nam się tak zrobić, że przywalić kryształom prądem, kryształy zaczną się trząść, a aminokwasy pójdą na piwo, nie? Już dorosłe takie, prawda, ożywione i w ogóle. Ale to są początki i to jest raczej wskazanie pewnej drogi myślenia po to, żeby inni ludzie na całym świecie, gdzie nad tymi sprawami pracują, żeby mogli się za to zabrać, zmodyfikować, dodać trochę różnych własnych pomysłów. Ta teoria jest opublikowana w bardzo porządnej książce, najnowszej książce o teoriach powstania życia na Ziemi. I tak licząc od linii Dania, Szwajcaria, Włochy na wschód, to jest jedyna, którą opublikowano, więc wstydu nie ma. Proszę Państwa, z tych opowieści wynika szereg różnych implikacji, czyli wniosków, jak to bardziej naukowo się mówi. Mianowicie, że jeżeli minerały były czynnikiem, który mógł sprzyjać powstaniu życia na Ziemi,
to ponieważ w najbliższym naszym otoczeniu planetarnym są Marsem się też zajmujemy na geologii, zajmujemy się Księżycem, dalekimi planetami, badania astrofizyczne i tak dalej, i tak dalej. W naszym otoczeniu Jowisz, Mars, wszystko jest, co sobie Państwo myślicie, ale kwarcu nie ma. Nie ma tego minerału, który mógł to życie ewentualnie uformować. Podsumowując, jeżeli to wszystko jest w miarę sensowne i trzyma się kupy, to wygląda na to, że obecność życia w nam znanej formie w najbliższym naszym otoczeniu jest nierealna. Po prostu nie ma szans. Mamy na Tytanie, Księżycu, Jowisza, mamy na przykład jeziora metanowe, prawda, zamarznięte. Tam cuda są, jeziora siarkowe, ale w ogóle wszystko. Ale tego jednego głupiego kwarcu, który u nas na plaży bałtyckiej występuje w dowolnej ilości, właśnie kwarcu nie ma. Także takie coś Państwu, tu jeszcze wniosków jest trochę, ale to czas mnie goni. Są oczywiście inne teorie, że życie przyleciało z zewnątrz, prawda, na różne sposoby. Łącznie, prawda, to jest Tutanchamon. W przyszłym tygodniu o tej porze będę w Egipcie na wykopaliskach. To jest sarkofag Tutanchamona, że przylecieli koledzy, prawda, i tu się zadomowili. Ale to nie wyjaśnia sprawy powstania życia, bo następne pytanie jest, a tam jak powstało, skąd oni przylecieli, prawda? Więc tego typu rzeczami opowiadanymi, no tak niespecjalnie może naukowo, za co przepraszam, chciałem się z Państwem podzielić i zachęcić do, zrobicie jak chcecie, każdy jest kowalem własnego losu. Nie czekajcie, że przyjdą ludzie, będą na białym koniu, przyjdzie rycerz, który was zaprowadzi do raju. Trzeba sobie samemu dawać radę. I nie czekać na zmiłowanie boskie, bo szef ma dużo roboty, może się nie zmiłować. No, cześć.